800 tysięcy złotych. O taką kwotę stara się miasto Konin w ramach programu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Ochrona zabytków 2021 na remont synagogi żydowskiej. Przypomnijmy, że miasto przejęło ten zabytek od prywatnego właściciela na początku grudnia ubiegłego roku. Zwnioskowaliśmy do ministra kultury, dziedzictwa o 800 tysięcy złotych przede wszystkim na remont zewnętrznych części synagogi. Jest to więźb dachowa, czyli generalny remont dachu, stolarka, czyli wszystkie okna i drzwi, a także elementy związane z odwodnieniem budynku, z odprowadzeniem wód deszczowych w zasadzie, czyli kwestie związane z rynnami. To jest zakres prac, które uzyskaliśmy akceptację konserwatora zabytków. Natomiast uzupełniamy dalszą część dokumentacji zarówno na zewnętrzną część synagogi, jak i na wewnętrzną część synagogi, zgodnie już z zaleceniami konserwatora zabytków, i w kolejnych konkursach będziemy aplikować właśnie o pozostałe części. Synagoga żydowska zlokalizowana jest na Konińskiej Starówce. Jest budynkiem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Konina. Przez prawie 10 lat widok niszczejącego zabytku przytłaczał. Teraz, po przejęciu go przez miasto, pojawiła się szansa na rewitalizację obiektu. Wielu mieszkańców pamięta, że przed laty w synagodze mieściła się miejska biblioteka publiczna. Przede wszystkim synagoga może mieć właśnie duże kulturalne znaczenie, dlatego że dzisiaj wiadomo, w Koninie, w mieście bez Żydów, już jako takiej kultury żydowskiej nie ma i też nie ma sensu na siłę jej zaszczepiać, ale synagoga może świadczyć o bytności tej społeczności żydowskiej w Koninie, ale też społeczności ewangelickiej czy prawosławnej, no i katolickiej, która stanowiła większość jak najbardziej, więc mogłoby to być miejsce, które będzie opowiadało o historii ogólnie Konina, jego wielu wyznań, jego wielu narodowości, które w tym mieście na przestrzeni wieków żyły. To właśnie do mieszkańców Konina zwrócono się, by przedstawili swoje propozycje odnośnie przyszłości synagogi. Co powinno znajdować się w budynku, jak można zagospodarować te niezwykłe przestrzenie. Wyniki przeprowadzonej ankiety pokrywają się z planami miasta. Przede wszystkim mieszkańcy w zdecydowanej większości wskazali, że powinny to być funkcje kulturalne i biblioteczne, że powinny tam być organizowane koncerty, spotkania kulturalne. Natomiast jeżeli chodzi o dziedziniec za synagogą, to powinien być tam zorganizowany dziedziniec, gościniec artystyczny z kawiarnią, z gastronomią, po to, żeby mieszkańcy mogli spędzać wolny czas na powietrzu. Będziemy się przede wszystkim kierować tymi wynikami tej ankiety, dlatego tuż przed rozpoczęciem prac nad dokumentacją na wewnętrzną część synagogi chcieliśmy poznać zdanie mieszkańców. Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem, bo aż 1300 ankiet spłynęło w krótkim czasie. Wyniki ankiet można śledzić na stronie konin.pl, gdzie dokładnie są wskaźniki, jeżeli chodzi o konkretne pytania. Zwiedzając synagogę, zaskakują piękne wnętrza budynku, które pomimo tego, że pozostawione zostały same sobie na wiele, wiele lat, wyglądają nie najgorzej. Jest to też niewątpliwie perełka architektoniczna i abstrahując już od tego, jakie funkcje pełniła kiedyś, tak dzisiaj możemy się tylko i wyłącznie, kolokwialnie mówiąc, szczycić tym, że mamy tę synagogę w takiej formie nie zdewastowanej, nie zniszczonej, nie przebudowanej. Jest to jedyna w okolicy, w dawnym województwie wielkopolskim, synagoga w stylu bizantyjskim, z elementami bizantyjskimi, więc no drugiej takiej trzeba szukać w ościennych powiatach. Mieszkańcy Konina czekają z niecierpliwością, jak dalej potoczą się losy konińskiej synagogi. Ten przepiękny budynek jest świadectwem historii narodu żydowskiego na konińskiej ziemi, a już wkrótce może stać się centrum kulturalnym miasta.